Oto czytania jakie Pan Jezus przeznaczył naszej grupie modlitewnej prawdziwego życia w Bogu w Lublinie w piątek 6 maja 2011 roku po odmówieniu tajemnic światła, rozważanych według modlitewnika prawdziwego życia w Bogu. punkty 2. Dzieje apostolskie 15,712 Czytanie z dziejów apostolskich. Po długiej wymianie zdań przemówił do nich Piotr wiecie, bracia. Że Bóg już dawno wybrał mnie spośród Was, aby z moich ust pogani usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im ducha świętego tak samo jak nam. Nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając przez wiarę ich serca. Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę, wkładając na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać? Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak oni. Umilkli wszyscy, a potem słuchali opowiadania Barnaby i Pawła o tym, jak wielkich cudów i znaków dokonał Bóg przez nich wśród pogan. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Orędzie Miłości, ogłoszone przez Was Sula w dniu 19 czerwca 1995, tom drugi, zeszedł 79 Strona 573. 19 czerwca 1995 roku. Pokój niech będzie z tobą. Opatrz moje rany miłością zrodzoną przez mojego świętego ducha. Szukaj zawsze mojego świętego ducha. Pójdź i dowiedz się. Dla zachowania duszy, od wszelkiego złego nastawienia i ulegania pokusom, Proś, mojego świętego Ducha, dawcę życia, aby panował nad tobą w świętości. Proś, aby pomagał ci wzrastać w łasce i mądrości, by również i ciebie nie uniosły błędy, które coraz bardziej szerzą się w moim kościele. Proś, mojego świętego Ducha poznania, abyś nie uległa zniekształceniom, jakich doznaje moje słowo, lecz żebyś przyszła do nas, Poznać nas jako trzykroć świętych, a znając nas, abyś poznała w sobie samej nasze odbicie, nasz obraz. Powiedziałem również i ty, ponieważ wielu z tych, których podniosłem, osłabło i upadło. Porzucili moje święte zasady, jakie im powierzyłem. Zawiedli mnie, ulegli bowiem swym własnym skłonnościom. Nie postawili mnie na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu postawili swe własne sprawy, a nie moje. Proś mojego Świętego Ducha mądrości o szukanie mojego niebieskiego winnego krzewu, by twoja dusza tęskniła za jego owocami. Przyjdź i błagaj mego Świętego Ducha mądrości, aby cię nawiedził w twem ubóstwie i nędzy. On nie umknie, lecz potraktuje cię jak przyjaciela. Porwie cię i swoim nieskalanym wpływem sprawi, że Twój duch zwróci się wyłącznie ku rzeczom niebieskim, prosząc nas o to, co święte i niezniszczalne. Mój święty duch mądrości ukaże Ci nasze królestwo, królestwo pobożności, zachowane dla prawych i świętych. Nie bądź więc jak ci, którzy codziennie ranią moje serce i nieprzerwanie zasmucają mego ducha, stając się stałymi buntownikami, bezlitosnymi kainami. Niech Twoje serce będzie prawe, niech mój duch mądrości będzie Twoim przewodnikiem i kierownikiem, aby doprowadzić Cię do naszego królestwa, które zostało przygotowane od założenia świata. Błagaj, a mój święty duch zrozumienia stąpi na Twoją nicość, jak świecące słońce, z promieniami uzdrowienia. I na twoich oczach wszystkie rzeczy, które wydają ci się zaciemnione i niedostępne, zostaną ujawnione. W twojej nicości mój duch zrozumienia poprowadzi cię ku tajemnicy Bożej Prawdy. Nie pozwól by mój duch znalazł cię nieprzygotowanym lub zbuntowanym. Pozwól mu oświecić twój umysł, a przez kontrast z twoją nicością, Mój święty Duch Zrozumienia stanie się wszystkim, czego Ci brak. Towarzysz i przyjaciel nie ukryje przed Tobą żadnej tajemnicy, lecz udzieli Ci pouczeń, jakich żaden umysł nie pojął, przekraczających ludzką inteligencję. Pomoże ci wniknąć w to, co nieprzeniknione i niezniszczalne, dosięgnąć głębokości Boga. Nie bądź więc jak erudyci i filozofowie waszego czasu, którzy wyjaśniają swą filozofię, bazując na racjonalistycznym duchu. Ciało i krew nie mogą objawić tego, co pochodzi od ducha. Ja mogę ofiarować ci moje królestwo i mój duch może poprowadzić twoje kroki do mego królestwa. Przyjdź więc, odziedziczyć to, co trwa na zawsze. Pozwól, by mój duch zrozumienia, Oświecił swoim boskim światłem twojego ducha i ciało. Pozwól mu ożywić twą duszę za żyłością, jakiej my pragniemy od ciebie wobec nas. Moi synowie, moje córki, przyjdźcie do nas w ciszy, aby otrzymać dary, jakie możemy wam ofiarować. Trzykroć święte jest nasze imię. Nie bądź filozofem, który opiera się wyłącznie na ludzkim intelekcie, Wtedy bowiem żmija ma w Tobie schronienie. Przyjdź raczej do nas i przyjmij dary Ducha, które mogą przeobrazić Twoją duszę w nasze niebo. Proś nas sercem, a otrzymasz. Rozpoznaj nas w naszej świętości trójjedynej, a zostaniesz nazwany naszym dzieckiem należącym do nas. Uczynimy bowiem z Twojej duszy, żyjące odbicie naszej świętości widzialny obraz niewidzialnego, przyciągający wszelkie rzeczy święte, które zostały wam ogłoszone dla waszego zbawienia od początku czasów. Posłuchaj i zrozum, czy chcesz być spokrewniony ze świętym duchem rady i mieć pewność że osiągniesz niebo? Uznaj nas w naszej świętości trójjedynej, a wzniosą cię nasi aniołowie, abyś odkrył tego, który jest, proś o radę, a otrzymasz ją, aby czynić dobro przez wszystkie dni życia. Królestwo jest przygotowane dla ciebie, który czynisz dobrze. Naucz się odpłacać miłością za zło. Znasz przykazania i wiesz również, że na dwóch największych opiera się całe prawo i prorocy. Nie musisz być bogaty ani wykształcony, żeby wejść do mego królestwa. Moje królestwo dawane jest ubogim w duchu i tym, którzy wołają: Boże, udziel mi twego miłosierdzia, mnie grzesznikowi. Moje królestwo dawane jest dzieciom prostym i pokornym, które potrafią wołać: Abba, szukaj mnie, mnie twego pana, ja jestem miłością, szukajcie miłości, wy wszyscy, pokorni tej ziemi, którzy jesteście posłuszni moim przykazaniom, proście mego ducha rady, by sprawił, że zapragniecie doskonałości, pokory, wierności i dobroci, aby wasze kroki nie zwodziły was, prowadząc ku czynieniu zła. Mój święty duch rady, da wam poznać w sposób pewny swe prawo, i udzieli wam rady. Powie wam nie stawiajcie nikogo na równi z Bogiem. Słóżcie sprawie dobra, przynoście ulgę uciśnionym. Nikogo nie rańcie, lecz kochajcie się i pomagajcie sobie wzajemnie. Nie zasmucajcie ani nie nękajcie wdowy. Nie okazujcie się zatwardziali wobec sieroty. Praktykujcie dobro. I nie bądźcie jak przestępcy lub złoczyńcy, którzy doprowadzają swe dusze do ruiny, niszcząc bezbronnych, nigdy się nie buntujcie przeciw waszemu Bogu, lecz pochylcie głowy i zegnijcie kolana w jego świętej obecności. Nie zamieniajcie nigdy jego nieustannej ofiary na nic, nawet na wszystkie królestwa świata i ich blask bądźcie uważni na jego rady a ogarnie was woń i wasze szczęście będzie jak rzeka rozdzielająca się na wiele strumieni udzielających innym rady i ogłaszających aby szukali królestwa niebieskiego i chwały naszej trójjedynej świętości która może przyozdobić waszego ducha w nasz blask teraz i na wieki czy nie mam mocy ocalić Jednym słowem błogosławię i zbawiam. Nie leż więc odrzucając pomoc. Mogę dać ci ducha mocy, on nie jest udzielany tylko moim aniołom, lecz również wam. Mogę sprawić, że będziecie głosić moje słowo i moją tradycję trzykroć błogosławioną, wykorzystując wszelkie wasze zdolności, dzięki potędze mojego ducha mocy. Błogosławiony jesteś Ty, który otrzymasz mój dar, bo dzięki niemu otrzymasz siłę, by żyć w posłuszeństwie wiary, w prawości, w radości i pokoju. Nie leż więc jakby w grobie, bez sił i zalękniony. Mówię Ci, nie lękaj się drwin ludzi, ani niech Cię nie przerażają ich zniewagi. Mole zjedzą ich jak ubrania. Od początku bowiem byli w łączności z szatanem. To ja będę twoją siłą i nigdy nie będziesz kroczyć w sama. Ja i ty, ty i ja poniesiemy razem wszystkie krzyże, które są ci dawane dla twego uświęcenia. Mój duch mocy może cię przyodziać moją siłą, do dawania gorliwie i odważnie świadectwa o prawdzie, alfie i omedze. Mój duch mocy, może ci pomóc pokonać wszelkie przeszkody stające na Twojej drodze i przeszkadzające Ci mnie dosięgnąć. W mocy mego ducha staniesz się jak wojownik, pełen męstwa i siły. Wzmocniona Jego mocą, umocnisz moją świątynię przeciw nieprzyjacielowi i przeciw naruszaniu prawa. Zabłyśniesz jak słońce w naszej trzykroć świętej obecności. Twoje słowa, Będą płonąć jak ogień, jak pochodnia. Twoje proroctwa uderzą jak miecz, który ucina i przenika, obalając królestwa świata, aż do ich zniszczenia. W mocy mojego ducha osiągniesz to, co niedostępne. Dotrzesz do tego, co nieosiągalne. Każde z Twoich osiągnięć ukaże naszą wspaniałość w naszej trójjedynej chwale. Nie mówcie, Gdzież więc, gdzie znajdziemy dość mocy i siły, aby uwielbić Boga? Moje cuda mieszczą się w Duchu, który choć niewidzialny, uwidacznia się jednak w swoim potężnym działaniu, chociaż nie można go dotknąć, jest jednak wokół Was i w Was. Kto może usiłować zrozumieć sposób, w jaki działa mój Duch? Proś mego świętego Ducha męstwa, aby udzielił Ci swej promieniejącej siły dla moich spraw i dla mnie, a ja udzielę Ci bez ograniczeń wystarczającej mocy, abyś połączyła się ze świętym Michałem Archaniołem w bitwie waszego czasu i abyś zwalczała zło i bluźnierstwo, zniekształcanie mojego słowa i bunt wobec wszystkiego co święte. Zechciej mnie prosić o udzielenie Ci ducha męstwa, aby umożliwił Ci dosięgnięcie ręką kielicha, jaki Ci ofiarowuję. O to wszystko powinnaś prosić w obliczu moich świętych i naszej trynitarnej świętości. Wtedy również i Ty będziesz mieć wytrwałość w bitwie wielkiego dnia, ażeby bronić prawdy i doprowadzić wszystkich do uznania nas jako trzykroć świętych, lecz stanowiących jedno w jedności istoty. Zaprosimy wtedy wszystkich do wejścia w tajemnicę prawdziwego poznania naszej trójjedynej świętości, przyoblekając ich w łaskę i piękno oraz świąteczne szaty, nasze najbogatsze szaty. Boskość, która z nas promieniuje, prowadząc ich ku życiu wiecznemu, światłość trzykroć świętą, i iskrzącą się w ich duszach i ciałach, aby żyli w nas teraz i na zawsze. Prawdę i miłość, dla poznania prawdziwego Boga, trzykroć Świętego. wiarę, zwycięstwo nad całym światem, żniwo życia wiecznego. Pójdź. Przyjdź ty, który mówisz, nie mogę osiągnąć zbawienia, bo nie otrzymałem pobożności, by móc wejść do Królestwa Bożego. Proś z całego serca. O dar pobożności, a otrzymasz go, powiedz, Duchu Święty, dawco życia, Duchu Święty trzykroć święty, udziel mi mocy mnie również do wzrastania w miłości, bym poznał Boga i otrzymał Jego Królestwo, udziel mi Ducha pobożności, aby mój Duch wzrastał w zasadach świętych, aby moje myśli stały się Twoimi myślami, moje działania Twoimi działaniami, całkowicie czystymi i boskimi. Święty Duchu Pobożności, boski przyjacielu, naucz mnie osiągać doskonałość i zapanować nad wszystkim, co jest we mnie złe, dla osiągnięcia życia wiecznego. Duchu Pobożności, tak wspaniale przeodziany, przyjdź do mnie, i oblecz mojego ducha w czystość, abym ja również mógł być miły w oczach Bożych. Przyodziej moją duszę duchem żyjącym, aby służyła najświętszej Trójcy ze czcią i wdziękiem. Sprawbym umarł dla swoich zasad, sprawbym umarł dla mojej stronniczości, dla mojej letniości, mojego letargu i dla moich ambicji. Przyjdź ożywić mnie twoją czystością. Szafarzu owoców z drzewa życia, radości wieczna, udziel mi również Twojego ducha, abym miał udział w życiu najświętszej trójcy, abym odziedziczył Twoje królestwo. Niech mój język smakuje to, co najczystsze w światłości Boga trzykroć świętego. Niech spożywa tego, który powiedział: „Ja jestem chlebem życia, święty duchu życia, trzykroć święty. Daj mojemu Duchowi osiągnąć doskonałość w poznaniu Ducha Pobożności, abym się nauczył, jak z bojaźnią patrzeć na to, co jest prawdziwym ciałem i prawdziwym pokarmem, prawdziwą krwią i prawdziwym napojem, abym mógł żyć w Ojcu, w Synu i w Duchu Świętym, w Trójcy stanowiącej jedno, jedno co do istoty. Spraw, by moja dusza działała zgodnie z Twoimi zamiarami, które są święte i odkupieńcze by podobała ci się w najwyższym stopniu wchodząc do mojej duszy twój duch pobożności przemieni mnie w sługę wiernego i oddanego boska światłości mojej duszy daj mi pobożność twoich świętych abym święcie przestrzegał twoich praw okaż łaskawość mojej nędznej duszy aby mi przypomnieć że nieskazitelność Doprowadzi mnie do Boga Trójjedynego, Wszechmogącego i Najświętszego, a wtedy nic nieczystego nie będzie mogło zamieszkać we mnie. Amen. Duch pobożności sprawi, że staniesz się największą radością Ojca, zapachem miry w mojej obecności, lilią w moim ogrodzie, chlubą wobec aniołów, świętem stałej radości w moim sercu kopią mnie samego. Musisz jedynie tego chcieć, a ja podniosę twoją duszę godną litości. Nie brak mi środków dla ukazania mojej mocy i mojej władzy. Przyjdź mnie szukać w prostocie serca, nie trwaj w długu swego grzechu, proś o przebaczenie, a ja ci przebaczę. Proś ducha bojaźni, aby cię ćwiczył w zachowywaniu świętości mojego imienia. Niech mój duch Przyobleczę cię w cześć i szacunek, dar i rzadki skarb, znak miłującej wierności. Naucz się nisko pochylać głowę, abym ja mógł być widzialny. Naucz się ściszać swój głos, abyś zaczął słyszeć mój głos i abyś odkrył moje zamiary, moje pragnienia i moją wolę. Naucz się wznosić głos jedynie dla uwielbiania mojej obecności pełnej chwały. Naucz się podnosić głowę jedynie w poszukiwaniu mnie i tego, co niebieskie. Wielu wpływowych ludzi zostało poniżonych za to, że nigdy mnie nie uczcili ani nie okazali mi szacunku. Czy chcesz wiedzieć, co oznacza bojaźń Pana? Bojaźń Pana jest początkiem mądrości. Bojaźń Pana jest koroną mądrości. Mają ten, kto uznając nas za trzykroć świętych, przyjmuje mnie z dziękczynieniem, ze czcią, wiernością i szacunkiem. Bojaźń wobec mnie polega na uniżeniu samego siebie w naszej obecności, na błaganiu mnie o przebaczenie, abym uczynił z Ciebie wieczny ołtarz, na którym złożę całą moją wiedzę, moje zasady i moje prawo. Na Twojej świętej bojaźni Złożę moją ufność, moje skarby, wraz ze świętymi przysłowiami odkrywającymi moje tajemnice i moje sekrety. W Twojej świętej bojaźni ukażę Ci tajemnicę mojego serca, te ukryte skarby, i wtedy dowiesz się, że ja jestem Bogiem, dzięki któremu możesz otrzymać wieczne życie, radość i pokój. Dowiesz się od mego Ducha Bojaźni że poddanie mi się jest czymś co mnie urzeka choć może się to wydawać surowe to jest ono otwarciem dzięki któremu mogę wejść do twego serca i urzeczywistniać moją wolę przyjmę twoje poddanie się ze świętą bojaźnią podobnie jak przyjmuje się wspaniałą królewską koronę wtedy my Bóg trójjedyny Przeobleczemy Cię naszą niezwyciężoną świętością w taki sposób, że każdy ślad anarchii, który jeszcze w Tobie pozostaje, rozproszy się jak poranna rosa. Zrodzony i odnowiony przez mojego ducha, Ty, który ku mojej wielkiej boleści przestałeś żyć, będziesz żył na nowo. Wielu umarłych będzie na Ciebie patrzeć nierozumiejąc, że Ty niegdyś umarły, teraz żyjesz i działasz tak, jak my tego chcemy, z bystrością i świętą bojaźnią. Naucz się, że Pan wszystkiego ofiarowuje łaskę i miłosierdzie tym, którzy się Go boją i mają w bojaźni Jego imię. Otrzymam cześć, jeśli uwielbisz moje imię trzykroć święte, wszędzie, dokąd pójdziesz. I jeśli kadzidło, które ofiarowujesz mi z Twego serca w moje imię, będzie jak czysta ofiara dla mnie. Teraz jest chwila szukania tego daru mojego ducha bojaźni. Broni dla zwalczenia buntu, która przeszkadza upaść berłu mego królestwa. Upadnij przede mną na twarz, a ja podniosę Cię z miłością. Unisz się, Abym w moim miłosierdziu otoczył cię moimi ramionami. Jak ktoś, kto podnosi dziecko do policzka, tak ja cię podniosę, pogłaszczę, okażę ci miłość i nigdy się z tobą nie rozłączę. Dziś stoję wobec grzechu tych, którzy mnie uderzają i wobec niegodziwości tych, którzy posługują się oszustwem. Mówię, nie popełniajcie tej ohydy spustoszenia, o której mówił prorok Daniel. Jednak wasze kroki podążają z uporem za oszustem. Twoja era przeciwstawia się mojej mocy. A więc dobrze, ponieważ twoim zamiarem, pokolenie, jest zdeptanie mojej nieustannej ofiary i usunięcie jej, powiadam Ci. Uczynię z Tobą to, co uczyniłem z Sodomą i Gomorą, lecz stokroć więcej, na miarę twoich grzechów. Czy widzicie tych dziesięć wież, które zbudowaliście jako loże dla siebie? O, nigdy w nich nie zamieszkacie, wasze mocarstwo upadnie razem z wami, a te kamienie szlachetne, które tak ceniliście, nigdy nie będziesz ich posiadać pokolenie, Ponieważ przygotowuję się do przejścia poprzez Ciebie, aby Ci przypomnieć, że od początku moje imię trzykroć święte powinno było być czczone i zachowywane w świętości, i że Twą powinnością wobec mnie była bojaźń. Przyjdź Ty, który błąkasz się jeszcze na tej pustyni, słaby i niezdecydowany, przyjdź i proś o siedem darów mojego świętego ducha, a ja, Stwórca Nieba i Ziemi, Słowo i Bóg, udzielę Ci tych darów. Ofiaruję Ci, aby Cię zbawić moich siedem darów. Nauczę Cię umiarkowania i roztropności, sprawiedliwości i męstwa, abyś wzrósł jak wyborna winorośl. Przyjdź do mnie, do mnie, który jestem trzykroć święty. Przyjdź, a mocą mojego tchnienia... Przemienię cię w nieskalane zwierciadło do odbijania w Tobie i na Tobie naszej Boskości i będziesz żył w nas trzykroć świętych, teraz i na zawsze. Duszo, wystawiona teraz na niesprawiedliwość świata, przyjmij nasz pokój i naszą miłość. Ja jestem, jest z Tobą. Czy pragniesz wciąż pracować dla pokoju, jedności i miłości? Tak, pragnę pracować dla pokoju, jedności i miłości. Bądź więc uważna na moje wskazania, bądź cierpliwa, przypomnij sobie i pamiętaj, co ja zniosłem, bądź zadowolona z tego, co już ci dałem i nie szukaj więcej, nadal bądź sumienna w twej pracy. Na początku mojego orędzia powiedziałem, Opatrz moje rany miłością. Jestem zraniony w takim stopniu że nie można mnie rozpoznać wznieś twoje oczy ku niebu a ujrzysz jak płaczą moi aniołowie ach pokolenie sprowadzasz na siebie gniew mojego ojca ściągasz jego gniew który rozpali się i wybuchnie płomieniem kiedy się to stanie on przyjdzie do ciebie w płomieniu pochłaniającego ognia Spłoniesz i zamienisz się w popiół, ty i twój bunt, wraz z całym złem przebranym za dobro. Biada wam, którzy przebraliście się za sługi prawości i pełnicie służbę w moim kościele, lecz wy jedynie naśladujecie sługi, służąc zgodnie ze wskazaniami bestii. Mówię wam, ściągniecie na siebie gniew mojego ojca i również skończycie w płomieniach, Chyba, że się nawrócicie. Nie jesteście zadowoleni z tego, który zasiada na tronie Piotra i który stale przypomina Wam o świętym wypełnianiu moich przykazań, gdyż one są święte. Jesteście niezadowoleni z jego wezwań do zachowywania tradycji Kościoła i do życia codziennie życiem eucharystycznym. Wasze obawy budzi zbliżenie się Kościoła Wschodu do Kościoła Zachodu, i urzeczywistnienie się jedności, pokolenie niegodziwe i zepsute, jak długo mam znosić twój bunt, jednak mówię ci, to czego się boisz, dokona się, to czego się lękasz, urzeczywistni się, na koniec mój Kościół się zjednoczy i będzie jeden. Moja modlitwa do Ojca zostanie wysłuchana. Czy obecnie będziecie wciąż trwać w waszych złych zamiarach? Słudzy bestii, pewnego dnia razem z fałszywym prorokiem, czyli drugą bestią, poniesiecie jarzmo waszych win jak śmierć. Dziś, jeszcze w tajemnicy, bierzecie za cel tron Piotra, posługując się waszymi ludźmi, których umieszczacie na najwyższych stanowiskach, by zamieniać prawdę w liberalizm, lub w coś innego. Fałszujecie moje święte prawo i niszczycie je, aby usunąć moją tradycję. To dlatego mój Ojciec pozbawi was wszystkiego, co posiadacie, podkładając ogień pod waszych dziesięć wież i obnażając ich fundamenty. Wszystkie wasze drogocenne kamienie zostaną rozbite, a was samych pochłonie ogień. Jeśli nie usłyszę Waszego krzyku nawrócenia, wykonam wszystkie te rzeczy w krótkim czasie. Kościół ożyje. Mój kwiecie, jestem z Tobą, stoję przed Tobą i błogosławię Cię. Każdy wysiłek, każdy krok do przodu uczyniony dla jedności jest trzykroć błogosławiony przez Ojca, przeze mnie i przez Ducha Świętego. Niech to będzie wiadome powiedz o tym wszystkim którzy pracują dla jedności i modlą się o nią jeśli ktoś przychodzi do ciebie i pyta co podoba mi się najbardziej powiedz uczta w królestwie niebieskim jest w zasięgu ręki bądźcie więc gotowi kierować do Boga wasze modlitwy dla zbawienia zagubionych dusz gromadźcie się i módlcie się aby kościół był jeden módlcie się z przekonaniem, a Bóg was wysłucha! Nie ma takiego, kto modliłby się, poświęcał, pościł ze względu na królestwo niebieskie, a nie został wysłuchany i nie otrzymał stokroć więcej obecnie oraz w przyszłym świecie i kto nie odziedziczyłby życia wiecznego. Przekaż im te słowa i poproś ich, by przypomnieli sobie moje słowa z pism, z obfitości serca usta mówią: Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy. A powiadam wam, z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu, bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich Będziesz potępiony, ukazuj moją świętość i służ mi gorliwie, tak jak teraz. Kocham Cię, ja, Twój nauczyciel, ale również Twój przyjaciel i umiłowany Twego serca. Przyjmij mój pokój i moje błogosławieństwa. Na razie to wszystko. Ja jestem jest z Tobą. Pójdź my, Jezus jest moje imię. Strzeż Jego świętości. Na całym świecie, chrześcijanie, katolicy, prawosławni i protestanci modlą się na różańcu, tworząc wspólnoty modlitewne prawdziwego życia w Bogu, o co prosi nasz zbawiciel. W orędziu z 2 sierpnia 1991 roku polecił: Was niech Twoje grupy modlitewne zostaną nazwane grupami modlitewnymi dwóch serc, bo nasze serca są zjednoczone w miłości i stanowią jedno. Pan Jezus przekazał was Suli jak mają przebiegać liturgię różańca i poprowadził ją w wyborze rozważań do wszystkich tajemnic, a także nieustannie obdarza darem swych modlitw do Ojca Niebieskiego dla obecnego świata, który dopuścił się odstępstwa. Wszystkie orędzia są dostępne bezpłatnie w formie elektronicznej, tekstowej lub dźwiękowej, na międzynarodowej stronie internetowej www.tlink.com lub na polskiej stronie wydawnictwa www.woksomini.pl. Tam też można zapoznać się lub zakupić wszystkie przetłumaczone na język polski dzieła Ducha Świętego spisane przez sekretarkę Nieba, Catalinę Iwas. Kanał na YouTube Prawdziwe zecie w Bogu, jest prowadzony przez Lubelską Grupę Modlitewną Prawdziwego Życia w Bogu. Link http wwwyoutubecom user /prawdziwe zecie w Bogu Tam są umieszczane czytania jakie Pan Jezus wskazuje naszej wspólnocie podczas liturgii różańca dwóch serc oraz inne filmy i relacje będące w istocie nieustannym wezwaniem Pana zastępów do mojego i Twojego nawrócenia. Już od 1986 roku Pan Jezus przekazuje orędzia, które przeznaczył w współczesnej epoce. Na proroka naszych czasów Pan Jezus wybrał spośród prochu i nędzy Was Sulerudę, Greczynkę urodzoną w Egipcie. On sam obudził jej duszę ze śmiertelnego letargu bezbożnego życia, uformował i uczynił darem dla Kościoła oraz całej ludzkości. Poprzez dzieło, które polecił jej nazwać prawdziwe życie w Bogu. Karmi nas chlebem miłości bezpośrednio swą własną ręką i wskazuje, że obietnica zapisana w pismach o drugim wylaniu ducha świętego właśnie się dokonuje. Przeczytaj w księdze Joelat 3.15. Jeśli słowo, które słyszysz porusza Twoje serce, nie czekaj bezczynnie na przejście Pana i zatroszcz się już dziś o duszę swoją, swoich bliskich i innych grzeszników, bo nie ujdziesz cało lekceważąc zbawienie. Nawróć się dzisiaj. Wołaj dzisiaj z głębi serca, Panie Jezu, Synu Boga, zmiłuj się nade mną grzesznym. Wyspowiadaj się z grzechów i zawrzej przymierze z Panem. Wynagradzaj modlitwą, postem, jałmużną, czynami miłości i wszelką posługą swoim bliźnim. Każdy jest wezwany do świadczenia o obecnych dziełach Ducha Świętego i wynagradzania za grzeszników wobec Bożej Sprawiedliwości. Wołaj, krzycz, proś, błagaj, módl się. Uwalniaj dusze, z czyśćca ofiarując odpuste zupełne i na wszelkie sposoby wskazane przez Pana zastępów powierzaj się Bożemu miłosierdziu. Sposobem wyznaczonym przez Przenajświętszą Trójcę właśnie dla naszego pokolenia, które pozwoliło sobie odrzucić łaskę i wpaść do grobu gnijąc z powodu grzechów, pokolenia które dozwoliło oponować się przez ducha buntu i dopuściło się tak wielkiego odstępstwa, sposobem tym są orędzia miłości. Poprzez perze prze najświętsza trójca oczyszcza duszę Was z suli oraz każdego przyjmującego słowo tego niebieskiego dzieła. W ten cudowny sposób wylewa nad obficie swego świętego ducha miłości Boga do serca każdego stworzenia, które nie zagłusza wołania swej zdziczałej i wygłodniałej duszy, by otworzyć się na to słowo.